Zatem oficjeli dekorować będą pan Zdzisław Żołopa, wiceprezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, pan Janusz Krasuski, członek zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów i pan Janusz Krysiak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obecnych Mistrzostw. I rozpoczynamy dekorację od rwania. Pierwsze miejsce, złoty medal wywalczył Paweł Koszałka, budowlanie Opole, 155 kg. Drugie miejsce w tym boju zdobył Grzegorz Furmaniuk, AZS EOD Częstochowa, wynik 144 kg. Walka była bardzo wyrównana, bo trzecią lokatę zdobył Bartosz Samp, atleta Gdańsk, z wynikiem 143 kg. Gratuluję, dziękuję bardzo. Czas na podrzut, kolejność nieco inna, ale pierwsze miejsce ponownie wywalczył Paweł Koszałka, budowlanie Opole, wynik 190 kg. Tutaj różnice już nieco większe, drugi był Bartosz Samp z Atlety Gdańsk, rezultat 180. A na miejscu trzecim uklasował się Grzegorz Furmaniuk, AZS AJD Częstochowa, 171 kg. Dziękuję i czas na dwubój. Z przyjemnością informuję, że mistrzem Polski Młodzieży do lat 23 w kategorii 94 na rok 2012 jest Paweł Koszałka, budowlanie Opole, 345 kg. I zapraszam trenera złotego medalisty, pan Krzysztof Siemion, wicemistrz olimpijski z Barcelony, odbierze kolejny medal za sukces swojego podopiecznego. Wicemistrzem Polski w tej wadze został Bartosz Samp, atleta Gdańsk, 323 kg. Natomiast trzecie miejsce i brązowy medal dla Grzegorza Furmaniuka, AZS EOD Częstochowa, 315 kg. Czwarty był Paweł Kunc, Zawisza Bydgoszcz, 293. No czyżby wstyd było odebrać dyplom za tak wysokie miejsce? Piąte Marcin Żurawski, AKS Myślibórz, 270.